Ponieważ my mamy dzisiaj mówić o zwiedzeniach, chciałbym powiedzieć tak parę słów, czy parę zdań powiedzieć na temat religii, bo bardzo często u nas jest takie pomieszanie pojęć. Jeśli my komuś chcemy głosić Ewangelię, to bardzo często spotykamy się z taką repliką: ja nie zmienię wiary. A my nie chcemy zmieniać wiary, my chcemy wiarę danej osoby skierować na samego Jezusa Chrystusa. I pojęcie religia i wiara to są dwie rzeczy i ja chciałbym to może na podstawie takiej definicji wyjaśnić, żeby nie było wątpliwości. I może tu w tym wypadku, bo te definicje to, żeby podać ściśle, chciałbym to może z moich notatek przekazać. Religia to jest doktryna określająca stosunek człowieka do bóstwa, wyznaczająca pod tym kątem normy postępowania ludzkiego, kult bóstwa oraz związane z tym obrzędy. A więc zauważamy, to jest świecka, to znaczy encyklopedyczna definicja i tu jest powiedziane, określa stosunek człowieka do bóstwa. Tu nie mówi się o tym, jak ja wierzę, tylko o naszym, o stosunku do bóstwa. To jest bardzo istotne. I chciałbym powiedzieć, że to pojęcie, w ogóle ten wyraz religere z łaciny często zwraca się, znaczy często zwracać się skrupulatnie, rozważać, albo religari, znaczy przywiązać się, czy ponownie wybierać. I w sensie fenomenologicznym religię często określa się jako obcowanie z tym, co święte, przy czym to obcowanie rozumiane jest bardzo szeroko i może obejmować teoretyczne, estetyczne, etyczne i religijne akty. To jest definicja Ranera, to jest taki naukowiec niemiecki, no, on należy do kościoła katolickiego. I chciałbym powiedzieć, że religię można podzielić na trzy grupy. Jedna grupa to są religie szczepowe lub plemienne, drugie narodowe lub państwowe, a trzecie to są religie uniwersalistyczne lub światowe. I do religii szczepowych czy plemiennych to należą różne kulty animistyczne, rozpowszechnione zwłaszcza wśród ludów w kulturze pierwotnej, a więc wśród dzikich, gdzie pracują bardzo często misjonarze. Powszechna tam jest wiara w duchy dobre, złe, zamieszkujące w otaczających człowieka żywiołach czy nawet w przedmiotach i wywierające dodatni czy ujemny wpływ na losy człowieka. To jest religia szczepowa czy religia plemienna ludów, tak jakbyśmy my powiedzieli, tych prymitywnych. Do religii narodowych można zaliczyć szintoizm w Japonii, konfucjonizm i taoizm w Chinach, hinduizm w Indiach i judaizm u Żydów. A do religii światowych lub uniwersalistycznych należy chrześcijaństwo, buddyzm, islam. Te religie, no, to są religie światowe i to są religie uniwersalistyczne. A jakie są przyczyny istnienia różnych religii? Ja chciałbym powiedzieć, że są różne i to jest po prostu różnorodność kultur ludzkich, warunkujących kształtowanie się różnych form życia religijnego. I to ma taki dość poważny wpływ. Przygotowując się tutaj, tak zaglądamy do dogmatyki, którą opracował Karol Barth, to jest taki naukowiec niemiecki, teolog protestancki i on taką definicję podaje, bardzo zresztą ciekawą. Religia jest dla niego wyrazem dumnego i bezskutecznego wysiłku człowieka, który poszukuje Boga i pragnie do niego dotrzeć przy pomocy własnych sił i nawiązać z nim kontakt poprzez różne praktyki ascetyczne i duchowe.
A więc to jest bezskuteczny wysiłek człowieka w poszukiwaniu Boga. Kiedy apostoł Paweł był w więzieniu w Filipii, to my wiemy, że był taki moment trzęsienia ziemi, gdy śpiewali i ten stróż więzienny padł do ich nóg po tym wszystkim, co się stało i panowie, co mam robić. A tam jest powiedziane, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony, ty i dom twój. A więc wierz, nie było powiedziane, ty się zapisz do jakiejś denominacji. Czy on mu powie, wierz w Pana Jezusa. I tu jest to, o co nam się powinno rozchodzić. I teraz my wiemy, że tych religii, które powstały, jest bardzo, bardzo dużo. Są takie religie, gdzie są wielomilionowe rzesze, my o nich wiemy, a są też różne grupy mniejsze czy mniejszościowe. I tak jak już powiedziałem, i w Polsce jest ich bardzo dużo i my musimy się zastanowić nad tym, co jest dla nas do przyjęcia, a z czego my się mamy wystrzegać. I ja chciałbym powiedzieć, że znowu wrócić do Bożego Słowa, że my mamy Słowo Boże, my mamy Nowy Testament i ja nie mówię, że odrywamy się od Starego Testamentu, bo jedno drugie uzupełnia, ale chciałbym jedno powiedzieć, że w pierwotnym wieku, na początku chrześcijaństwa, my wiemy, że Nowy Testament jako kanon, który został już jednoznacznie, ostatecznie uznany, to był od II do IV wieku. W tym czasie się to kształtowało. I my wiemy, że na początku IV wieku Konstantyn ogłosił tolerancję dla religii chrześcijańskiej, a potem wprowadził to jako religię panującą. I my wiemy, że tą pierwszą stolicą był Konstantynopol. Potem nastąpił w X wieku rozłam między Kościołem rzymskim, rzymskokatolickim i między Bizancjum, a więc ortodoksyjnym, prawosławnym kościołem, który teraz już ma też cały szereg mniejszych podziałów, to znaczy mniejszych grup. Ale tym się nie będziemy zajmować. To są duże kościoły, które teraz z racji zmiany ustroju na terenie byłego Związku Radzieckiego, oni dochodzą do głosu. Chciałbym powiedzieć jedno, że te podziały, które następowały już w pierwszym wieku, były bardzo znaczne i one zależały od nauczycieli, którzy byli. I chciałbym powiedzieć, że w każdej grupie czy w każdym kierunku, który powstał, to zawsze pojawiał się jakiś jeden przywódca, który pewne sprawy eksponował i głosił. I chciałbym powiedzieć, że w pierwszych wiekach były trzy takie kierunki. To był drugi, trzeci wiek chrześcijański, mało azjatycki. Stolicą była Antiochia. My wiemy, że w Antiochii byli pierwsi ci uczniowie, którzy zostali nazwani chrześcijanami. I takim przywódcą tego był Ireneusz i tam był kierunek czysto biblijny, a więc ten kierunek antiocheński. Potem była północna Afryka, a więc wszystko to, co leży nad brzegiem Morza Śródziemnego ze stolicą Kartagina, to była tradycja. Chciałbym powiedzieć, tradycja, on chciał przekazywać wszystko to, co było. Potem następny był ten kierunek aleksandryjski. Klemens Aleksandryjski, kierunek aleksandryjski, to jego przywódcą był Klemens i tam były pewne takie wpływy helenistyczne, tej kultury greckiej. No już sam fakt, że Stary Testament Septuaginta została przetłumaczona na język grecki. Chciałbym powiedzieć, że ten kierunek mało azjatycki, a więc
My wiemy, gdzie było tych 7 zborów, Mała Azja, obecna teraz i Syria i tak dalej. To był kierunek biblijny. Ja będę ciągle zwracał uwagę na to, że my to, co głosimy, to, co słyszymy, to, co do nas dochodzi, to wszystko mamy w kontekście właśnie tego biblijnego kierunku badać. I zawsze, jeśli się coś nowego pojawi, to mamy sprawdzać, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. I tu się powtórzę, że to, co się dzisiaj pojawia u nas, to zawsze ma coś w sobie naprzynęte, ale nie bazuje całkowicie na Bożym Słowie. I tutaj mogę jeszcze na jedno zwrócić uwagę, że są kierunki, gdzie jest jakaś doktryna, coś jest przekazywane, ale są takie kierunki, które bardzo wyraźnie zmieniają się i dostosowują do różnych takich okoliczności i zmieniają się i pewne rzeczy wprowadzają. Wszyscy my znamy ruch Świadków Jehowy i wiemy, że i tam w tym ruchu powstały też i podziały, ale kiedyś, jakiś czas temu, rozmawiałem z człowiekiem, który odszedł wyszedł z tego ruchu i taki był bardzo załamany. Po jednym nabożeństwie, gdzie usługiwałem, podszedł do mnie i ja wtedy mówiłem o tym, co mamy darowane w Jezusie, o Jego ofierze na Golgocie. I on podszedł do mnie i mówi tak, proszę Pana, chciał rozmawiać, proszę Pana, mówi, przez ponad 30 lat występowałem przeciwko temu, co Pan mówił. Dzisiaj, no ja miałem drugi rozdział listu do Koryntian jako temat usługi. I on zaczął wnet płakać i wyjawia się, że on jest na takim bezdrożu, załamany. Mówi, był Świadkiem Jehowy, no już był tam w tych, no ponad 30 lat, więc tam był w tej dużej grupie i mówi, i na co on zwrócił uwagę? Zaczął czytać strażnicę i zaczął czytać strażnicę tą, która była sprzed 30 i 40 lat. I zauważył, że bardzo dużo się zmieniało i zauważył, że oni nie opierają się na Bożym Słowie. I mówi, kiedy ja zwróciłem na to, w tym gremium już tych starszych, zwróciłem na to uwagę, to oni powiedzieli, to co ty mówisz i to, że ty się zaczął odwoływać do Słowa Bożego, to jesteś w błędzie i tak dalej. A więc zauważamy jedno, że Słowo Boże i dzieło odkupienia, to wszystko, co jest w nauce Świadków Jehowy jest niebiblijne, jakkolwiek oni bardzo wiele wersetów Słowa Bożego znają i powołują się na nie i nieraz nam zaimponują, bo oni potrafią powiedzieć to, gdzie jest coś napisane. Ale jeśli się go zapyta, czy wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czy wierzy, że Jezus umarł za twoje grzechy. Ja miałem do czynienia ze Świadkiem Jehowy, przeczytam mu ten 4 rozdział, te pierwsze wersety z listu apostoła Jana. To co się z nim działo? I chciałbym powiedzieć, że to jest nauka antychrystusowa, dlatego że oni się zwracają przeciwko dziełu odkupienia dokonanemu na krzyżu Golgoty. Nie wiem, czy to akceptujecie, czy nie, ale chciałbym powiedzieć, że każda nauka, która zaprzecza i odsuwa, czy eliminuje dzieło odkupienia dokonane na Golgocie, jest nauką niebożą, jest nauką antychrystusową, bo ta nauka się zwraca przeciwko samemu Jezusowi Chrystusowi i dziele odkupienia. Nie wiem, czy
Tak to widzicie? Oni są bardzo pobożni, oni bardzo są aktywni. My wiemy, że oni chodzą od domu do domu. Oni pozyskują bardzo wiele dusz. Ja się aż dziwię. Kościół katolicki ma tym problem, bo oni są bardzo aktywni. I kiedyś rozmawiałem z jednym takim dość wysoko postawionym duchownym, a on mówi mi tak, no wy to macie łatwo, bo u was wyczytacie Słowo Boże i uczycie tyle, no więc wiecie, jak ich odeprzeć. U nas tego nie ma. No ja mówię, no a co za przeszkoda, żebyście wy też czytali. Jest Biblia Tysiąclecia. No tak akurat taka sytuacja, taka rozmowa była. Chciałbym powiedzieć, że to możemy zauważyć, jeśli... W jednym domu ja podziwiałem takiego starszego brata, może i niektórzy go o nim też słyszeli, jego synowie, to jest kilku pastorów z tej rodziny taki. I kiedy do niego przychodził jakiś świadek Jehowy i chciał rozmawiać, mówi, dobrze, my zaraz będziemy rozmawiać, ale uklęknijmy i pomodlimy się. No, zaraz chwytał klamkę z drugiej strony i wychodził. Ci ludzie nie mają z nami społeczności, bo w nich jest inny duch. I my to możemy odróżnić. Nie wiem, czy wy z tym mieliście do czynienia. My możemy powiedzieć, jako wzorzec, że oni są tacy aktywni. Z nich się śmieją, a oni to wszystko robią. I można by powiedzieć, coś jest u nich pozytywnego. Nie piją, nie palą, no tam i tak dalej, takie różne. Można by powiedzieć, ale to są wszystko te usiłowania, które oni coś chcą uczynić. Tak jak w tej definicji o religii powiedziałem, że oni coś chcą uczynić, ale odrzucają to, co Słowo Boże nam mówi. Uwierzyć i ochrzcić się. Oni się chrzczą, oni zawierają przymierze, tak? I można by powiedzieć, też pewną rzecz robią, ale nie robią tego, co powinno być. Dlatego ja chciałbym tu tak bardzo wyraźnie wskazać na to, jak my mamy do tych rozróżnień, do tych podziałów, to znaczy do tych pojawiających grup się ustosunkowywać. I tu my potrzebujemy naprawdę takiego uciszenia i potrzebujemy takiego powiedzmy postępowania w kolektywie. Gdy my usłyszymy, że jest jakaś nowa wiara, nowa wiara czy nowy kierunek, coś się pojawiło. Co my mamy z tym zrobić? My wiemy, że w historii nowotestamentowej były dwie grupy tych, którzy przyjmowali Jezusa. Jedna to była grupa pochodząca z Żydów, a druga grupa to byli tak zwani poganie, Grecy i tak dalej, Rzymianie. A więc to były dwie grupy i oni się nawracali, oddawali swoje życie Jezusowi, przyjmowali Jezusa jako swojego Pana. I teraz jeszcze zauważmy jedno, że Żydzi, oni byli, jak się to określa, z obrzezania wierzący, a więc oni przeszli tę obrzezkę. I teraz oni uważali, że ci wszyscy, którzy się nawracają, to mają się poddać też pod ten rytuał obrzezania, tak jak to było u Żydów praktykowane. Bo jeśli tego nie zrobią, to są takimi chrześcijanami takiej niższej kategorii, to znaczy o jeden stopień niżej. Oni są czymś lepszym. To było w nich tak bardzo zakorzenione, że my wiemy, jak wiele musiał Pan pracować nad tym, zanim posłał Piotra do domu Korneliusza i kiedy były te widzenia i tak dalej, Pan przemawia do każdego, kogo chce użyć, w jaki sposób on przemawia. I chciałbym powiedzieć, że on musiał widzieć to widzenie. On powiedział, że nigdy nic nieczystego nie jadł. Potem usłyszał ten głos, idź nic nie wątpiąc. I po takim prowadzeniu
i można powiedzieć takiej synchronizacji wydarzeń, że on to widzenie ma. Teraz przychodzą ten żołnierz rzymski i ten sługa, go zapraszają do Korneliusza i on teraz przychodzi między nich i ci na niego oczekują, a on zaczyna mówić, wy wiecie, że się nie godzi Żydowi i tak dalej, między takich nieobrzezańców jakby wchodzić. No zamiast powiedzieć, no dziękuję, żeście mnie zaprosili, albo jakie jest wasze życzenie, to on zaczyna od tego. Takie jest nasze nastawienie. Chciałbym powiedzieć, no on potem stwierdza, że ja widzę, że nie ma różnicy, ale my czytamy zaraz w następnym, chyba w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich, jak on wrócił do Jerozolimy, jak mogłeś ty wejść między tych nieobrzezańców. Oni od razu się do niego zwracają, więc co nam to mówi? Że człowiek ma pewne takie też utarte zasady i powie nie, a my wiemy, że w proroctwach starotestamentowych jest powiedziane, że wylanie Ducha Świętego i tu nie robi różnic. I my wiemy, że jest wiele miejsc Słowa Bożego Starego Testamentu, które mówią o zbawieniu pogan. Oni tego nie mogli zrozumieć, ale co jest dla nas takie bardzo istotne, ja też chciałbym to dać jako taką wskazówkę. Kiedy Paweł się z tym stykał, to obrzezanie, nieobrzezanie, chciałbym jeszcze powiedzieć, że wtedy była jeszcze jedna grupa ludzi, to znaczy to byli niewolnicy. I teraz taka sytuacja, że jest pan, który ma niewolników i ten pan się nawrócił i teraz ci niewolnicy się nawrócili. I ta różnica, no, czy socjalna, czy jakby to określić dla nas, to jest coś niebywalnego, no tego u nas już nie ma, ale tam to było i ci się nawracali. I dla tych było zbawienie i dla tych. To nie było łatwe, były najróżniejsze problemy. No i apostoł Paweł wiele tych problemów wyjaśnia w swoich listach, ale ten jeden problem obrzezania to był tak wielki, że apostoł Paweł powiedział, ja nie dam rady sam, ja pójdę i zapytam się braci. I my czytamy, że on udał się do Jerozolimy i tam mówi, że tam był Piotr i Jan i Jakub młodszy i w liście do Galacjan pisze, że to były autorytety i on przyszedł do nich i on przedstawił problem. I tam jest potem napisane w tym 15 rozdziale, postanowiliśmy Duch Święty i my. I to jest bardzo aktualne, że oni dali miejsce Duchowi Świętemu. A dzisiaj jest tak bardzo często, że my mamy taki program, a Duch Święty ma to nam zaakceptować. Zupełnie zmiana wartości. I to jest bardzo niebezpieczne. I my mówimy, my zważamy na Ducha Świętego. My przeżyliśmy chrzest Duchem Świętym, ale ten Duch Święty ma być nam poddany. A tu jest powiedziane wręcz coś odwrotnego. Postanowiliśmy Duch Święty i my. I jeśli my mamy jakąś naukę, my się z czymś teraz spotykamy, to my jako dzieci Boże, co mamy robić? Ja mam wątpliwości, ja mam niepokój. Bardzo trudno jest nam od razu znaleźć odpowiednią literaturę. I tu na przykład ktoś powie, no w Słowie Bożym nie ma słowa mówionego o takim czymś, jak co się pojawiło u nas muzyka rockowa, prawda? Ja miałem z tym problem, bo miałem wielki niepokój i prosiłem Pana, żeby mi Pan wskazał, żeby mi Pan dał jakąś odpowiedź, bo wiedziałem, że to nie jest dla ludu Bożego. A młodzież tym porwana była i chciałbym powiedzieć, że są zespoły i tak dalej, które to dalej robią, ale kiedy ja prosiłem Panie, ja pytałem jednego i drugiego, no jeden i drugi mówią, wiesz, mi to nie odpowiada i no chciałbym powiedzieć, że ja otrzymałem odpowiedź, bo akurat tak się złożyło, że przyjechali do nas do domu takie małżeństwo byłych misjonarzy emerytowanych już, Amerykanie, którzy byli w tej Kongo, tam w tej francuskiej strefie wpływów. Oni byli tam misjonarzami i na temat tej muzyki oni bardzo dużo opowiedzieli, jak się to odbywa, co to powoduje i tak dalej. Ja pierwszy raz ja dziękowałem Bogu za to,
czego się mógłbym dowiedzieć. I chciałbym powiedzieć, jeśli my mamy jakieś wątpliwości, jakaś nauka nam coś usłyszymy i to powoduje u nas niepokój, to jest pierwszy taki sygnał, że ja mam się nad tym zastanowić i nie być zbyt prędki, żeby to akceptować. Ale tu chciałbym powiedzieć, że to jest tak ważny ten wzorzec nowotestamentowy z Dziejów Apostolskich. Paweł, który był wielkim autorytetem i Paweł to był ten, który mógł sobie powiedzieć, że jam wziął od Pana, co wam przekazał. My wiemy, że on był ponad 3 lata, był na osobności i on miał społeczność z Panem. A on pomimo tego, że tyle wziął od Pana, powiedział, ale ja mam braci. I jeśli ktoś powie, ja jestem wyrocznią, to jest pierwszy sygnał, bracie, żebyś nie upadł, bracie, bo to jest pycha, bo ja jestem autorytetem. Ale on poszedł do tych i pytał się. I możemy sobie wyobrażać, że oni między sobą dość głośno rozmawiali. Ja jako chłopak obserwowałem Żydów, u nas w Cieszynie ich było dużo, było 6 synagog nawet i zawsze chodziłem patrzeć jak z daleka, jak oni się tam bardzo głośno modlili. I wiem, jak się Żydzi spotykali, że oni byli dosyć głośni. Mogę sobie wyobrazić, że nawet to spotkanie było, ale tam Duch Boży działał. I oni mogli powiedzieć, Duch Boży postanowiliśmy, Duch Święty i my. Tam jest potem pokazane, podawane dalej, że oni szli i przekazywali, co postanowiono. I tam jest napisane też 16 rozdział Dziejów Apostolskich, a zbory utwierdzały się w wierze. Pierwsze jest najpierw napisane, utwierdzały się w wierze, a Pan przydawał. I dla nas to jest bardzo ważne, żebyśmy my rozróżniając byli utwierdzeni, że to jest to, a nie tego my nie przyjmujemy. To jest Boża droga. I ja tu chciałbym powiedzieć, że ja mam w swojej teczce dużo tych doktryn wszystkich, bo ja trochę się tym zajmowałem i w szkole biblijnej też już wykłady prowadziłem, ale na to trzeba bardzo dużo czasu, żeby to wszystko odróżnić. I pamiętam, że po 50 godzinach wykładów znowu jeszcze się o czymś jednym dowiedziałem, jeszcze o czymś jednym nie. I tu chciałbym powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego omówić i szczególnie jeszcze takie spotkanie jak dzisiaj, ale chciałbym powiedzieć na to, jak my mamy Boży sposób działać i do tego się ustosunkowywać. I chciałbym powiedzieć, że każda nauka, która nawet coś chciałaby wskazać, że ma coś dobrego, to chciałbym powiedzieć, że jeśli to nie jest w 100% zgodne ze Słowem Bożym, to nie może to być akceptowane. Jest taka nauka, która no, szczęśliwie u nas tylko w małym zakresie dotarła, ale to jest ruch deszczu wieczornego. Nie wiem, czyście o tym słyszeli, ale to jest też taka nauka. Ja spotkałem zbory, szczególnie w Niemczech, no, ten ruch pochodzi z Afryki. Nie? I tam w czasie nabożeństw, no więc tam głoszą Słowo Boże, trzeba się narodzić na nowo. Trzeba przyjąć chrzest wiary, ale następne, co tam jest, to w ich nauczaniu jest powiedziane, że każdy grzech musi być wyznany i dopiero każdy wyznany grzech może być przebaczony. I proszę sobie wyobrazić to, no, w tym środowisku by to trudno było pomyśleć, więc taki zbór, bo takie poznałem też, wszystko z taką powagą, tak ubrane to wszystko, tak nienagannie i tak dalej, nic z tego świata. I tu, i tam, i co chwila wstaje jeden prorok i mówi, ty zrobił to, ty zrobił to, no i ten wstaje i teraz to wyznaje. I to się odbywa na każdym nabożeństwie. I co jeszcze? Ja patrzę się, że chodzą tacy koło tej sali i odpędzają, na zewnątrz odpędzają demony.
No, rozmawiałem z takim małżeństwem, które no, dzięki Bogu z tego odeszli, ale oni zaczęli czytać Słowo Boże, a tam jest napisane grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Tak? Czy my jako ludzie jesteśmy w stanie wszystkie grzechy wyznać co do detalu? Jest czasem tak, że po latach mam to czy tamto iść i załatwić. To mi Duch Boży powie, że to a to mam uregulować, bo jak kiedyś coś niewłaściwego, to się może zdarzyć. Ale żeby żyć i tam ludzie, ja bym, no nie tyle może z podziwu, bo to jest pozytywne, ale jak to jest możliwe, że tyle ludzi chodzi i żyje pod pręgierzem, no, no kto wie, co ten prorok czy tamten dzisiaj powie o mnie i ja będę musiał wstać i wyznać, bo jak nie, to ja jestem potępiony. Chwileczkę, wystarczyło popatrzeć do Słowa Bożego i rozmawiałem z takim małżeństwem, które po 9 latach mówi, no dobrze, ale ja zacząłem czytać i tu jest napisane w liście do Hebrajczyków, grzechów ich nieprawości nie wspomnę więcej, to ich zaczęło naprowadzać na to, że przecież nie będą ciągle tego wyznawać i ciągle tam grzebać w swojej hipotece, czy tam może jeszcze coś było. My wierzymy, grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. I to jest taki ruch, który można by powiedzieć, że ten ruch jest no, bardzo, bardzo, ja chciałbym powiedzieć, że ci ludzie są bardzo, bardzo pobożni. I tam każdy młody człowiek, bo zetknąłem się z nimi, każdy młody człowiek musi co najmniej pół roku w takiej grupie pracować w tych slumsach, w tych najgorszych dzielnicach miasta, najbliższego miasta, to zresztą oni wyznaczają i tam musi pracować wśród tych ludzi, wychodzić im naprzeciw z pomocą i mówić o Jezusie. I można by powiedzieć, no same superlatywy, tylko to jedno, to jest niezgodne ze Słowem Bożym, a my musimy powiedzieć, że wszystko to, co jest w Słowie Bożym, jest dla nas autorytetem. I nie można powiedzieć. I chciałbym powiedzieć, że ten ruch wieczorny, teraz tu już nie pamiętam, 3 niewiasty, bardzo pobożne niewiasty w RPA w Afryce, tam ten ruch się zaczął i on doszedł do Europy. I mam kaplicę w Niemczech, bardzo tam ten ruch był dosyć duży. No, jest trochę kłopot teraz z tym naborem tej młodszej generacji, no bo jak tylko są starsi, a młodzi nie przychodzą, no to te zbory nieraz wymierają. Ale chciałbym powiedzieć, że z tymi, z którymi się zetknąłem, którzy zaczęli studiować Słowo Boże, czy to wszystko, co robią, jest właściwe, oni to z tego wyszli. To jest taki może jeden przykład. Jest wiele tych różnych grup, ja ich sobie wypisałem, być może, że będą i inne zapytania. Nie wiem, czy będę w stanie na to odpowiedzieć. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze o takiej definicji, która może nam też w tym względzie coś pomóc. I chciałbym powiedzieć, że te najróżniejsze grupy czy sekty, które u nas powstają, a jest ich tam, czy to Świątynia Słońca, czy Dzieci Boże, czy Rodzina Dzieci Bożych, które tutaj działają u nas w kraju bardzo intensywnie. Ja chciałbym powiedzieć, że w sektach, które tworzą grupy, występuje zatrata osobowości, i przechodzi na to pojęcie grupy, to znaczy my. I takie grupy, które tworzą się, a jest ich u nas w Polsce też, tam ta dynamika grupowa i tak dalej, to no, one ubezwłasnowolniają do tego stopnia, że taka osoba nie potrafi samodzielnie myśleć, ona nie ma swojego sumienia, tylko jest wspólne sumienie. No te rzeczy u nas się bardzo, bardzo, no bardzo się rozszerzyły. Chciałbym powiedzieć, że to wywiera stały wpływ na psychikę człowieka
i z takimi ludźmi nawet trudno dojść do takiego normalnego porozumienia. O tym jeszcze, o tych grupach bym parę słów powiedział, z tym, że tych grup jest trochę mniej. Ale są takie, taki ruch, który u nas jest bardzo, bardzo rozpowszechniony, który chwyta, a przed którym chciałbym przestrzec, to jest Ewangelia sukcesu. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym, ale ta Ewangelia sukcesu to robi straszne spustoszenie w naszych, nawet ewangelicznych zborach. I to jest, bym powiedział, ściśle związane z tym ruchem wiary też. I to tak jest jedno i z drugim, bo te osoby, które tam występują, są ze sobą, no to się tak jakoś zazębia jedno z drugim. Jak będziesz wyznawał, to Bóg ci będzie błogosławił. To jest też związane z takim ruchem, który się nazywa wizualizacją. Jeśli będziesz wierzył i jeśli to będziesz wyznawał, to ci Pan będzie błogosławił, a jeśli będzie błogosławił, to znaczy, że to będzie i widoczne w tym wymiarze materialnym. Kiedyś to było w Legnicy, to już trochę czasu temu przyjechał taki młody człowiek, no każdy z nas, no to była epoka maluchów, przyjechał takim Bluebird, takim no eleganckim samochodem, było zebranie młodzieżowe, trzeba mieć wiarę, popatrzcie, ja powiedziałem, byłem na zachodzie, powiedziałem, panie, ty mi dasz samochód, oparłem się łokciem, panie, ty mi dajesz ten samochód, mam, widzicie, przyjechałem. Tym samochodem, to jest mój samochód na moje nazwisko. Trzeba mieć wiarę. Pan mi błogosławi. Ja chciałbym powiedzieć, że na tym było takie zamieszanie, bo to nie tylko taki jeden epizod, bo to akurat to było w tym czasie, też jeździły na, były na tych terenach, ale to spowodowało takie zamieszanie i wśród młodych, no już wtedy, jak ktoś miał malucha, to było, to już był, no to i panienki się za nim oglądały, no bo to, no to już było auto, nie? A jeździło się pod dachem, a tutaj taki i mówi, i on opowiadał, jak to się modlił, jak to i to wszystko się stało, nie? Chciałbym powiedzieć, że ten Ben Hin i tak dalej, i co on wszystko opowiada, jak masz wiarę, to to wszystko będzie. I słyszałem też i takie wypowiedzi, jak wiele zranionych było. Przyjechały setki ludzi na wózkach, na te tak zwane uzdrowieńcze nabożeństwa, healing service. I oni tak jak ich przywieźli, tak ich odwieźli, nic się nie stało, ludzie załamani. To się bardzo modnie nazywa ruch wiary. Moc twego wyznania, tam z Teksasu ten, no, jak on się nazywał, już umarł. Moc Twego wyznania, takie burzenie warowni. No, proszę? John Austin, tak? Moc Twego wyznania, burzenie warowni. U nas były te rozprowadzane te broszurki. Chciałbym powiedzieć, to jest niebiblijne. To jest niebiblijne. My możemy pewnych rzeczy nie rozumieć. My się modlimy o pewne rzeczy i nie zawsze otrzymujemy to, o co się modlimy. Pan widzi więcej i to, co Pan widzi, to dla nas jest zakryte. Ale On ma nasze dobro ma na uwadze i ma też i takie zamiary względem nas, żebyśmy my mogli pracować, żyć i służyć dla Niego. Ale my musimy wiedzieć, że Pan widzi więcej i daje nam wtedy, kiedy my chcemy i daje tak, jak my
nie tak jak my tego, no my się modlimy i chciałbym powiedzieć, że od razu dajemy receptę, Panie, w takim czasie, w taki sposób i w tym kierunku i tak dalej, prawda? To jest często tak z naszego życia, tak jest nauczane, jak masz wiarę, to ci się to stanie. Taki, może tylko przykład podam, Don Wilkerson, to jest najmłodszy z rodziny tych trzech braci Wilkersonów. On prowadzi tą pracę, którą zaczął jego brat w tych ośrodkach. I kiedy ten ośrodek, który był zaadoptowany i już był taki za mały, modlili się z zespołem o to, żeby Pan przydzielił im kaplicę, takim teren w Nowym Jorku, że będą budować ośrodek. I proszę sobie wyobrazić, że oni się modlili 3 kwartały i dostali odmowę. Nie dostali pozwolenia lokalizacji na budynek takiej wspaniałej, takiej potrzebnej instytucji, jak jest ten Teen Challenge, to co się tam, gdzie ci narkomani są, gdzie ci z tego marginesu przychodzą do siebie i tak dalej. Wiemy o tej działalności z książki Krzyży Sztylet. 3 kwartały się modlić, cały zespół i odmowa. To można się załamać, prawda? I teraz było takie pytanie, czy my mamy się dalej modlić. Według tego ruchu wiary mieli za mało wiary i oni się niewłaściwie modlili, bo taka była opinia, z tym się oni zetknęli. Ale oni modlili się dalej. I chciałbym powiedzieć, że po pół roku dostali lokalizację w zupełnie innym miejscu i wybudowali ten ośrodek. To jest cała ta historia opisana w książce pod tytułem W getcie i w rynsztoku. No nie ma tego w języku polskim. I kiedy było już to oficjalne otwarcie z tymi wszystkimi, którzy w tym uczestniczyli, okazuje się, że w Nowym Jorku zapadła decyzja, że w tym miejscu, gdzie był ten wolny teren, gdzie oni chcieli pierwotnie budować, powstaje takie wielopoziomowe skrzyżowanie autostrad z najazdami i gdyby tam wybudowali, to by to musiało ulec zburzeniu. Ja to podam jako taki przykład, że my mamy wiarę, modlimy się o dobrą sprawę, a Pan odpowiada, kiedy chce i jak chce. I te opinie tego ruchu wiary i tak dalej, że mieli za małą wiarę, że tego nie przebojowali, chciałbym powiedzieć, to się nie sprawdziły. I Pan się przyznał do ich modlitw i to jest takie wspaniałe świadectwo. Chciałbym powiedzieć, że ten ruch wiary, czy ten ruch pozytywnego wyznania, to co John Austin i tak dalej, co wszystko mówił, to chwyta. No bo to nam coś daje, nawet materialnie. My możemy błysnąć. My wiemy, że jest dar wiary, ale chciałbym powiedzieć, że nie jest koncesja wiary. Pan daje i daje w potrzebie. My wiemy, kiedy apostoł Paweł już tyle dni tym okrętem rzucało po morzu i apostoł Paweł miał tą wiarę, że on będzie w Rzymie i on teraz mówi do nich, mój Pan, któremu ja służę, objawił to, a to mamy zrobić i nikt nie zginie. On miał tą wiarę, tak? A że nie zawsze się to wypełnia tak, jak my chcemy. Tu my czytamy, na przykład apostoł Paweł, gdy pisał list do Rzymian, to jest zaraz na wstępie napisane, że on tak bardzo chciał tam być w Rzymie. Chciałbym zobaczyć was, tych, których wiara słynie po całym świecie. Tam jest tak napisane, no to ówczesny basen Morza Śródziemnego. I on się znalazł w Rzymie, ale był w kajdanach. My wiemy w jakże odmiennych okolicznościach. I gdy my popatrzymy na ten ruch wiary, to on jest zaprzeczeniem tego Bożego prowadzenia. Ale niestety muszę powiedzieć, że to chwyta i tak wiele ludzi mówi, ach ty, już nie masz wiary, ale ja mam wiarę.
Ale kiedy potem przychodzą różne trudniejsze doświadczenia, chciałbym powiedzieć, to się można załamać. Ten ruch wiary, tu możemy jeszcze, chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że my bardzo często możemy zauważyć, że ci przywódcy tego ruchu, oni się też po tym załamują, z czym się łączą. I jeśli raz coś takiego zaangażują, a się tylko z tego wycofają, a nie będą pokutować, to jest smutna sprawa, ale obserwując wielu takich, mogę powiedzieć, że jak ktoś zacznie raz błądzić, to błądzi dalej. My tu mogę tylko tyle powiedzieć, że wielu było już tych, którzy mieli wiarę. Nie chcę po nazwiskach mówić, bo nie chcę też być i o to posądzany, że jestem sędzią takich, ale tych, którzy z tymi różnymi błogosławieństwami, z tym ruchem wiary byli tak związani, ich już daleko, już ich nie ma albo są w innej nauce. I Pan się nie da z siebie naśmiewać. I dlatego ja przed wszystkimi takimi sprawami chciałbym powiedzieć, mamy Słowo Boże i my mamy mieć wiarę, a wiara pochodzi z czego? Ze słuchania Bożego Słowa. Ze słuchania, nie z oglądania cudów. Nie z oglądania cudów. My sobie to musimy uwierzyć. Gdy my popatrzymy na naród izraelski, który szedł przez 40 lat, ile on cudów zobaczył, prawda? A czy ich to przekonało? Nie. Cuda nie przekonują. Cuda tylko potwierdzają i to, że to się będzie działo. Ale wiara nasza wzrasta przez słuchanie, no my możemy w naszej dobie powiedzieć, przez czytanie też Słowa Bożego. To ma moc. Słowo Boże ma moc. Chciałbym to powiedzieć i nieraz nasze słowa się miną, jeśli my nie będziemy wskazywać na Słowo. Taki może tylko przykład. Podam kiedyś taka dziewczyna młoda, chyba 19 lat miała, w naszych społecznościach była i bardzo się jej podobało. Mówi, wszystko tu u was jest takie wspaniałe, podoba mi się, ale brakuje mi tu Marii, a ja ją kocham z całego serca. Maria, ja się do niej modlę. No dobrze, że akurat ja jej nie usłużyłem, bo bym popełnił błąd, bo bym jej tam zaczął mówić, od kiedy jest ten kult Marii i tak dalej, siódmy, ósmy wiek. A jedna siostra mówi, wiesz co, kochane dziecko, no bo ona też nie młoda była, tu masz Nowy Testament i czytaj. Wiesz, czytaj Nowy Testament, bo my też bardzo szanujemy Marię, bo ona występuje, to jest Matka Pana Jezusa. Ale mówi, czytaj Słowo Boże. Proszę sobie wyobrazić, że po 3 miesiącach, mniej więcej, po 3 miesiącach ta dziewczyna przychodzi, mówi, ja się już nie modlę do Marii. Słowo Boże mówi, że jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Ja mogłem powiedzieć, że miałem łzy w oczach, bo Słowo Boże ją przekonało. Słowo Boże ma moc. I my bardzo często tego nie doceniamy. I my się mamy w każdej okoliczności, w każdej sprawie zwracać do Słowa Bożego. I wiara nasza będzie wzrastać przez czytanie i przez słuchanie Bożego Słowa. My wiemy, że naród izraelski słuchał, musiał mieć różnych nauczycieli, ale też chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, jeśli usłyszy Słowo Boże głoszone przez taką osobę, która jest pod namaszczeniem Ducha Świętego, to rozezna, jest różnica między tym, to, co głosi wykształcony teolog, a to, co mówi ten, który jest dzieckiem Bożym, który nie ma żadnego teologicznego wykształcenia, ale jest dzieckiem Bożym i respektuje całe Słowo Boże. Tu chciałbym na to bardzo zwrócić uwagę, że my mamy tą możliwość odróżniać i tą możliwość miał odróżnić też
i naród izraelski, oni słuchali Pana Jezusa i mówili, że uczył jako moc mający, a nie jako nauczony w piśmie. A każdy chłopak żydowski musiał chodzić od 6 roku na nauczanie i oni słuchali tych nauczycieli, ale oni od razu rozróżnili. I chciałbym powiedzieć, że wiara pochodzi ze słuchania Bożego Słowa, które jest przekazywane w mocy. Chciałbym powiedzieć, że tak wiele jest tych, którzy głoszą Słowo Boże, a my potrafimy odróżniać, co jest od Pana i co jest pod namaszczeniem. Dlatego ten ruch wiary, a on i u nas, no są konferencje wiary i tak dalej, są różne. I czy ty należysz, czy ty się w to angażujesz? Ja nie chcę już tych nazwisk wszystkich powtarzać, bo boję się, żebym nie oskarżał mężów Bożych, ale chciałbym powiedzieć, że ta wiara to się bardzo, ten ruch wiary bardzo się też jakoś łączy z tą tak zwaną wizualizacją. Nie wiem, czyście słyszeli, czy jest to znane, nie? Wizualizacja. Ty sobie coś wymyślisz, wyimaginujesz, to widzisz i teraz z wiarą i to się stanie. Chciałbym powiedzieć, czwarty wymiar i tak dalej, to co z Korei pochodzi i tak dalej, no trudno się z tym zgodzić, to są nieboże metody, ale są. I no, takie świadectwo jest opisane w książce pod tytułem Czwarty wymiar, to jest ten ruch wiary, ale to wyeksponowana wizualizacja. Młoda dziewczyna przychodzi do pastora, i tak jak to bywa w wielu zborach, że no, wszędzie w zborach ewangelicznych można zauważyć, że proszę, żeby te młode niewiasty się na mnie nie pogniewały, ale więcej nawraca się młodych niewiast niż mężczyzn, prawda? No i teraz u nas jest to wyraźnie powiedziane, że za Filistyna nie powinna wychodzić za mąż, to znaczy za nienawróconego, no bo ją na pewno zwiedzie albo no będą trudności. Tak? No i nasze dziewczyny no mają problem i modlą się. I też w tym zborze taki przykład, no dziewczyna, no wykształcona muzyczna, no wszystko nine, no ale no, sama i przychodzi pastor, no ja mam problem. No to się musisz modlić. No a modlisz się? No modlij się. No a jak się modlisz? No modlij się, Panie, jestem sama i tak dalej. Nie, tak to nie wystarczy. Weź sobie kartkę papieru i wypisz. Mój mąż, przyszły mąż, ma być wysoki, brunet, nie łysy, ma być wykształcony, ma być muzykiem i tak dalej. Ja podałem ten przykład na podstawie książki Czwarty wymiar. I to sobie przybij w odpowiednim miejscu nad biurkiem i jak zaczynasz się modlić, to sobie to powtarzaj. No chciałbym powiedzieć, że po roku ta niewiasta przychodzi, mój narzeczony. Według rady pastora postąpiłem. Ja chciałbym powiedzieć, to ten ruch się nazywa w ruchu wiary wizualizacją. Takich przykładów, ja nie chcę, bo to pochodzi z Korei, nie, ale takich przykładów jest więcej. Gość się modli o rower. No i modli się i bez rezultatu, ale jak się zaczął modlić, że to ma być taki układ sportowy, tyle przerzutek i tak dalej, znalazło się to. Nie. I chciałbym powiedzieć, że działanie przeciwnika też jest. Pan nam daje to, czego nam potrzeba, a nie my, żebyśmy to a to wystąpili. Bo jak się to po tym nie dzieje, nie stanie akurat tak, jakbym to sam, to jestem zawiedziony. To jest ruch wiary czy wizualizacja i tak dalej. To jest wszystko z tym związane. W ruchu wiary my mamy widzenia. To wizualizacja. No jakbyśmy wzięli ten ruch Subsali, Joiner i tak dalej. On ma już takie stany, że
że się znajduje już w niebie. On jest bardzo pokorny, ten Rick Joyner, to on o tym pisze, na przykład Zastępy piekielne maszerują. Nie wiem, czy to czytaliście tą książkę. On ma wspaniałą zbroję, ale on jest tak skromny, że na tym jeszcze ma taką włosienicę, jest w niebie, a tam patrzy, jak tam siedzi taki biedny apostoł Paweł, no bo on wszystkiego nie załatwił, a on tam i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, i takie książki są u nas, są rozpowszechniane i to jest rozpowszechniane, jest to drukowane u nas w Polsce. Jest taki zbór, mówię po imieniu Miecz Ducha w Kaliszu, oni to eksponują i tak dalej, nie? To są rzeczy, nie chciałbym powiedzieć, daleko od tego. To nie jest Boża droga. A niestety tak wiele ludzi to pociąga. I chciałbym powiedzieć, żeby się tego wystrzegać. I mogę tylko prosić, żeby się tego wystrzegać. Jest teraz taki ruch, który się nazywa ruchem prorockim. Gdybyśmy popatrzyli na listę apostoła Pawła, tam jest wyraźnie powiedziane: proroctwa rozsądzajcie, proroctw nie lekceważajcie. Ale są prorocy, Kain i tak dalej, jakie ten ruch prorocki, jak w Stanach Zjednoczonych się zaczął, jak były konferencje tych wielkich proroków, które były w Londynie. No będzie cudowne przebudzenie w Anglii. I chciałbym powiedzieć, że już sporo lat minęło i nic się nie stało z tych rzeczy. My wiemy, że Słowo Boże nam mówi, jeśli by prorok mówił w imieniu Pańskim, aby to nie było od Pana, to w Starym Testamencie takiego proroka należało ukamionować. U nas jest bardzo dużo proroków, bardzo dużo się różnych rzeczy mówi i te proroctwa też trzeba patrzeć i sprawdzać, czy są zgodne ze Słowem Bożym. Jest bardzo wiele proroctw. Ja też się tym interesuję, jak coś dostaję, to zawsze staram się sprawdzić, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. To nie musi się stać natychmiast, są różne proroctwa. Ale chciałbym powiedzieć, że my musimy patrzeć, kto przynosi to proroctwo, czy kto stał na czele tego ruchu, jakie jest jego życie, czy jego życie jest zgodne z Ewangelią. To są takie bardzo, bardzo istotne rzeczy. My możemy usłyszeć w proroctwie coś takiego, co nam absolutnie się wydaje nierealne, a to może stać się realne. Ja tu mam takie proroctwo, które było w Norwegii w 1939 roku i tam było powiedziane, taki prosty brat na nabożeństwie mówi, gdy zaczną czerpać ropę z dna morza, to będzie o jeden krok bliżej przyjście Pańskie. I na tym nabożeństwie, kiedy on to proroctwo mówił, to zaczęli ludzie krzyczeć, przestań, co ty za głupstwa mówisz. A my wiemy, że jeśli chodzi akurat o Norwegię, to wzdłuż brzegów Norwegii jest najwięcej tych płyt wiertniczych, tych platform wiertniczych i oni są potęgą, jeśli chodzi o kraje europejskie w wydobywaniu ropy. To było w 1939 roku, ja mam nawet tą miejscowość, gdzie to było, i to był zwykły, taki zwykły człowiek. I w tym czasie, to jest 1939 rok, no to już jest ponad 60 lat temu, to nikt nie myślał o eksploatacji ropy spod, że będzie się robić wiercenia pod brzegiem morza. A to proroctwo było i to było od Pana, bo to się sprawdziło, prawda? Ale są i inne proroctwa. Niedawno dostałem to, no teraz już w ubiegłym roku, takie proroctwo, co się będzie wszystko działo. No można by powiedzieć, że bardzo wiele z tych rzeczy by się, może się wydarzyć. To była mowa o wszystkich kontynentach. I to jakiś Amerykanin, który przebywa w Izraelu, ale na początku tego proroctwa pisze, że on na takie kontemplacje, na takie uciszenie się udaje się na wyspę Patmos i tam przy grobie apostoła Jana otrzymuje od Pana proroctwa. Jak ja to przeczytałem,
to znowu patrzę, że my nigdzie nie wiemy, gdzie apostoł Jan został pochowany, prawda? My nie wiemy w ogóle, nigdzie nie pisze, który z apostołów gdzie był pochowany. My wiemy, że kiedy Mojżesz umarł, to go Pan sam pochował. Sam Pan go pochował. Dlaczego? Żeby nie było jakichś kultowych miejsc, bo wiadomo, że Mojżesza kilkakrotnie chcieli ukamionować, ale po śmierci by go wszyscy wynieśli, no i by się jeszcze za niego, no może i modlili, czy do niego, nie? Pan, żeby uchronić naród izraelski, go sam Pan pochował. My nie czytamy, żeby którykolwiek z apostołów, gdzie miał grób. Nie dowiadujemy się od nich, bo tego nam słowo nie pisze i to nie jest nam potrzebne. Są takie domniemania, na przykład, że apostoł Tomasz był w Indiach, bo tam jest dużo tego zachodu. Ale to są wszystko hipotezy, nie? Na wyspie Patmos nie było nic. To była skała i tam zsyłano ludzi na karę śmierci, na zesłanie, na głodową śmierć. My wiemy, że Jan się tam znalazł dlatego, żeby być oderwany od tego zboru, w którym był w Efezie i on miał to widzenie od Pana, co napisał, prawda? Ale potem historycy piszą, że on już był znowu w Efezie. I skąd on się tam znalazł? Tam jest klasztor wybudowany chyba przez ten wschodni kościół na wyspie Patmos i tam jest ten symboliczny grób. Ale jeśli ktoś mówi, że tam akurat się udał i tam, to ja już od razu chciałbym powiedzieć, że to proroctwo od tego brata, które dostałem, bo to bardzo ciekawe jest i tak dalej. Ja mówię, wiesz, to już jest takie coś, co naprawdę mówi, tego nie mogę przyjąć, nie? Bo Pan sobie przekaże, ja nie mówię, że to w jakich okolicznościach z góry ma to proroctwo być przekazane, ale chciałbym od razu powiedzieć, że my nie mamy takich miejsc, nawet symbolicznie, że tam Kościół Wschodni i tak dalej wybudował klasztor i zrobił taki symboliczny grób, że tam się mam udawać i tam mi Pan coś przekaże. Bo Pan mi może na każdym innym przekazać, on pisze, że tam był kierowany, żeby tam iść. Tak? I ten ruch prorocki, te proroctwa, ja chciałbym powiedzieć, że był kiedyś taki bardzo znany mąż, chyba jeszcze żyje, nazywa się Vimalgo i on tak dokładnie miał proroctwa, które dotyczyły całej Europy, tam nawet gdzie to Armagedon, gdzie to wszystko się ma odbyć. Chciałbym powiedzieć, że tam i o upadku komunizmu i tak dalej też było, o tej walce. To wszystko tam było opisane. Ja to z takim strachem czytałem, no bo tam też było na temat Rosji i tak Związku Radzieckiego pisane i tak ze strachem to miałem w domu owinięte w gazecie między butami w szafce, że jak to czytały, no bo tam takie różne rzeczy były. No wiem, że był olbrzymi nakład tej książki, ten gość na tym zbił duże pieniądze, ale naprawdę nic się z tego nie spełniło. Z takiego ruchu prorockiego jest ileś tam, nie wiem, 5 czy 6 książek też dostałem z Australii. Też były takie najróżniejsze proroctwa i tak się już miało wszystko wypełnić. Jak teraz patrzę 15 lat wstecz, nic z tego. Ale ludzie tym żyją, a przeciwnik ludzi na to wskazuje i na to się koncentrują, na tym się koncentrują, żeby odwieść od słuchania czy od czytania Słowa Bożego i porównywania tego, czy to jest możliwe. Dlatego chciałbym powiedzieć, że ten czy ruch wiary, czy wizualizacja, czy ten ruch prorocki, to jest u nas tak bardzo rozpowszechnione i bardzo wiele ludzi jeździ po tych różnych konferencjach, chciałbym powiedzieć, jeżdżą i zaliczają kolejne konferencje. I tam się to działo, tam się to działo. A co to zmieniło w twoim życiu? No to no nic, nie? No tyle, że zaliczył, nie? Chciałbym powiedzieć, że my musimy być bardzo ostrożni. I to miejsce, które przeczytałem, jeśli powiesz, że tu jest, czy jeśli powiesz, że tam jest, nie chodźcie tam, nie? Pan nam może objawić, Pan nam powie i Pan się do nas zbliży tam, gdzie my jesteśmy. I my na to mamy zwracać uwagę.